Przed nami kolejna odsłona akcji Czysty i Zielony Wałbrzych. W tym roku po raz ostatni mieszkańcy zbierać będą śmieci do plastikowych worków. Każdy, kto narzeka na bałagan w swojej okolicy, ma szansę to zmienić. Raz w roku ratusz organizuje wielkie sprzątanie, podczas którego służby miejskie zapewniają niezbędne narzędzia i odbiór worków. Zachęcamy do udziału wszystkich, dzieci, młodzież. Od kilku dni sadzimy z młodzieżą szkół naszych wałbrzyskich, sadzimy bluszcz wokół obiektów szkolnych, wokół obiektów miejskich. Sadzimy bluszcz dlatego, że bluszcz jest jednym z najbardziej, bym powiedział, skutecznych sposobów upiększania tego, co zwykle mało jest estetyczne, ogrodzenia, mury budynków, a jednocześnie daje poczucie i też efekty w postaci czystego powietrza, tlenu. Zachęcamy do pobierania sadzonek kwiatów, bluszczu. W każdej dzielnicy będzie jeden punkt wyznaczony. Są te punkty wypisane wszędzie na stronie internetowej, na Facebooku, na wszystkich portalach. Na tych punktach będziemy dystrybuować narzędzia, worki, rękawice. Jak ktoś chce posprzątać, zapraszamy wszystkich. Worki zostawiamy przy głównych ciągach komunikacyjnych, czy przy latarniach, jakichś drogach, czy po prostu, żeby samochody obsługujące mogły zabrać to bez problemu. Za udział w sprzątaniu mieszkańcy otrzymywać będą sadzonki, bratków i ekologiczne torby. Równolegle w mieście prowadzona jest od kilku dni masowa akcja zielonych nasadzeń. Podczas tury wiosennej pojawi się w Wałbrzychu ponad 470 drzew i 2,5 tysiąca krzewów. Drzewa będziemy sadzić z mieszkańcami na skrzyżowaniu Sikorskiego 1 maja, tak zwany potocznie ślimak. Tam będzie przyjdą uczniowie, przyjdą mieszkańcy i społeczność ukraińska się zadeklarowała przy pomocy sadzeniu drzew. W tym roku po raz ostatni miasto rozdawać będzie do sprzątania worki foliowe na śmieci. To element szerszej kampanii w celu wyeliminowania z obiegu jednorazowego plastiku. Sukcesywnie, o czym będziemy wkrótce informować, likwidujemy z obiegu, powiedziałbym, odpadowego, czy też z gospodarki odpadami w Wałbrzychu, likwidujemy worki foliowe w każdej postaci. Będziemy je zastępować pojemnikami, które będziemy opróżniać, i również tak będzie w akcji następnej, przyszłorocznej, Czysty Zielony Wałbrzych. Produkujemy niestety, bo taki jest model w Polsce gospodarki odpadami, że w każdym mieście jest dystrybuowanych ogromna liczba worków foliowych. I tak również jest w naszym mieście. Policzyliśmy, rocznie dystrybuujemy ponad 500 000, czyli ponad 500 tysięcy plastikowych worków, które stanowią po prostu odpad. Nie chcemy kontynuować tej praktyki, będziemy je zastępować różnymi innymi sposobami. Jednym z nich będzie stawianie pojemników na odpady, również zielone, i te po sprzątaniu w akcji Czysty Zielony Wałbrzych, ale w tym roku jeszcze zachowujemy tą metodę. Akcja Czysty Zielony Wałbrzych startuje w najbliższą sobotę o godzinie 9. Listę punktów dystrybucji narzędzi i po raz ostatni worków znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.